Dopiero przyszłam. Mam nadzieję, że się nie poddamy. Około 5 godzin. Ale będziemy stać jeszcze następne 5, jak potrzeba. Ostatni zestaw monet. W pierwszym momencie myślałam, że to są znowu jakieś takie pokazy straży bankowej, czy tak jakby przedstawienia, że to jest po prostu coś, że bramki wykryły jakieś nieprawidłowości i wtedy jest człowiek zatrzymany. Poczułam się co najmniej jakby zatrzymana. Można liczyć, ustawiając suwaki i kręcąc korbką. I maszyna wykonuje 4 podstawowe działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Jestem zszokowany, że widzę tu Mercedesa wśród maszyn, który mi się bardzo podoba. Czasami jakieś ładne panie się trafią, to też przyciąga zawsze. No, wiele takich elementów rozrywkowych staramy się wprowadzić, ale i rzeczywiście prowadzić taką rzeczową dyskusję na temat euro. Czy wchodzić, czy nie wchodzić. Staram się poznać opinie ludzi. Wiele osób pyta o to, jak wyglądają najnowsze monety euro, a więc te, które są wybijane na Słowacji, na Malcie, na Cyprze. Mogli Państwo dzisiaj zobaczyć miejsca, poznać ludzi, którzy na co dzień pracują w Narodowym Banku Polskim i na co dzień starają się wykonywać swoje obowiązki, swoją pracę jak najlepiej. Jak najlepiej po to, aby spełnić ten najważniejszy cel Banku Centralnego, którym jest ochrona najważniejszych interesów konsumentów, czyli stabilność cen oraz niska inflacja. Do zobaczenia za rok. Godzina 18, właśnie zamknęliśmy bramy wejściowe. Nasze bramki wskazują, że było ponad 11 tysięcy klientów. To jest rekord w historii dni otwartych Narodowego Banku Polskiego.